Rozmowa dnia. W naszym studiu szef Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, poseł Rafał Grupiński. Dzień dobry, panie pośle, witamy. Dzień dobry państwu. Państwo tego nie słyszeli, ale my mieliśmy okazję, kiedy drzwi się do naszego studio otworzyły. Pan poseł Grupiński, wchodząc, poinformował nas, że, cytuję, co za czasy, żebyśmy z Niemcami wygrywali. Dożyliśmy takich czasów, panie pośle. No. Tak jest. Co więcej, zakładałem, że będzie 2-0, więc jestem, jak powiem, mile zaskoczony. To może trzeba było obstawić jakoś za pieniądze. Właśnie. Żałuję, ja nigdy tego nie robiłem. To początek czegoś większego, jak pan sądzi, tak zanim się zajmiemy polityką? Sądzę, że... Czy to przypadek? Znaczy, bardzo bym sobie życzył, myślę, wszyscy byśmy sobie tego życzyli, żeby sprawdziło się to, co mówi część komentatorów, że jest to być może początek drużyny w takim pełnym znaczeniu tego słowa, że to zwycięstwo da też pewnego rodzaju większą umiejętność pracy wewnątrz zespołu skutecznej i jeśli by tak było, no to znaczy się, że będziemy mieli lepszy okres dla polskiej piłki i dla kibiców. No jeszcze jutro trzeba zobaczyć wieczorem, jak to będzie. No tak, jutro no to panie pośle, to proszę, bo się wybieramy z redaktorem Grzesiowskim do zagładu. Proszę powiedzieć, jak mamy obstawić. W przypadku Polska-Szkocja. No będzie gorzej. Podejrzewam, że 1-1 będzie. Ale życzę zwycięstwa, czyli... Dobra, obstawiam 1-0. No to 1-1 czy 1-1? Wybory samorządowe... Dosłownie już tuż, bo to miesiąc i kilka dni kampania wyborcza w pełni, tak na dobrą sprawę. Podczas której kampanii, panie pośle, z pana doświadczenia politycznego więcej się obiecuje? Podczas kampanii przed wyborami samorządowymi czy parlamentarnymi? Gdyby zsumować obietnice, to zapewne wybory samorządowe są o wiele większym wysypem obietnic, dlatego że na każdym poziomie, od najmniejszej gminy wiejskiej, przez powiaty, miasteczka, duże miasta, wreszcie sejmiki, obiecuje się coś innego zazwyczaj. Wobec tego ta liczba obietnic się mnoży przez liczbę nie tylko bytów politycznych, ale także struktur samorządowych. Więc na pewno jest tych obietnic więcej. Natomiast one muszą być konkretniejsze. Dlatego, że wyborcy w wyborach samorządowych jednak są w stanie bardzo łatwo sprawdzić, czy coś jest realistyczną zapowiedzią, czy też nie, ponieważ no, na własnym podwórku naprawdę widać, czy ktoś na danym osiedlu rzeczywiście będzie mógł coś zmienić i czy są na to pieniądze w skali jakby możliwości samorządu, czy ich nie ma. A czy mamy aż tak dobrych samorządowców, panie pośle, by dawać im mandat na kolejne 4 lata? I to tak przez 1, 2, 3, 4, 5 kadencji. Mamy takich rekordzistów. Mamy rekordzistów rzeczywiście wielokadencyjnych. I to jest na pewno z punktu widzenia mieszkańców danego samorządu, danej gminy czy powiatu jest jakiś problem. Często dlatego, że wpada się w rutynę i bez wątpienia nie jest łatwiej w trzeciej czy czwartej kadencji podejmować jakieś śmiałe i takie rozwojowe decyzje niż w pierwszej czy drugiej. To jest kwestia też tego, że w małych samorządach bardzo często jest tak, że bardzo wiele, na przykład rynek pracy w dużym stopniu zależy od decyzji danego wójta i urzędu. Wobec tego też trudniej jest często o zmiany, bo te jakby powiązania w samorządzie ze samorządem a takim codziennym życiem są dosyć mocne. Ale z drugiej strony też musimy też pozostać przy jakiejś wierze w wyborców i jeśli oni takie decyzje podejmują, a podejmują przez świadomie idąc, głosując i podejmuje to ta grupa właśnie aktywna, której chce się pójść do lokalu wyborczego, no też trudno na takie decyzje narzekać. Znaczy to jest coś na zasadzie, że no chociaż nam się nie podoba, to jednak no dobrze, niech będzie ten sam. Jest taki, znamy człowieka przynajmniej. Jest taki rodzaj konserwatyzmu, który tak się nazywa, go się tak zwanym trzecim konserwatyzmem, czyli ponieważ wiem, jak jest teraz i znam słabości tego stanu rzeczy, to lepiej, żeby już było tak, jak jest, niż żeby podjąć ryzyko zmiany i być może czegoś, co jest nieprzewidywalne i nieznane. I to jest ten rodzaj konserwatyzmu, który często właśnie powoduje zachowawcze wybory w samorządach. No jako, że wybory idą, oczywiście ten temat się pojawia. Czy sądzi pan, że takie administracyjne ograniczenie kadencyjności na funkcjonowanie prezydentów, wójtów, burmistrzów ma sens?
Takie pomysły są rzeczywiście no, tak obecne coraz tak, co jakiś czas. Myśmy kiedyś jako Platforma odrzucili tego rodzaju pomysł. Zresztą dlatego też, że on miał też innych kilka dodatkowych jakichś tam błędów, elementów z tego, co pamiętam, jak parę lat temu. Natomiast dyskusja na tym na pewno nie jest zamknięta. Oczywiście być może słyszałem takie głosy, że gdyby miała być na przykład dwukadencyjność, to powinny to być pięcioletnie kadencje, tak, żeby było jednak taki cykl dziesięcioletni przy dużych inwestycjach na przykład jest takim okresem, który można by było zamknąć pewne projekty rzeczywiście całościowo i rozliczyć. Przed wyborcami także, nie tylko przed pewnymi organami państwa, ale jak mówię, jak na razie nie ma co do tego żadnej jakiejś zdecydowanej postawy, jeśli chodzi o te większe partie polityczne. PiS ten postulat zgłasza co pewien czas, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia samorządności to jest dosyć mechaniczne rozwiązanie i nie wiem, czy dobre. Czy spotkał pan polityka, który rządzi na szczeblu samorządowym, bądź to miastem, bądź dużym miastem, bądź małym miastem, który powiedział, że rozpoczęcie tej inwestycji, tu pada nazwa tej inwestycji, akurat na chwilę przed wyborami samorządowymi to przypadek? To jest, powiem tak, bardzo to różnie wygląda. Najczęściej jest tak, że przed wyborami samorządowymi kończy się jakieś inwestycje. Często one są tak ułożone w kalendarzu, żeby móc je zakończyć, żeby móc się tym pochwalić. To jest z punktu widzenia bieżącej władzy często jakieś narzędzie przekonywania wyborców do siebie. To jest zresztą naturalne, bo jeśli jest czteroletnia kadencja, no to rzeczywiście się coś robi znaczniejszego, to zanim się przeprowadzi przetargi, zdobędzie dodatkowe poza budżetem gminy pieniądze, no to często to się w takim cyklu 3-4-letnim zamyka. Konkurencja może obiecywać, że coś za to zrobi lepiej, inaczej i więcej. Ale to jest oczywiście kwestia, tak jak powiedziałem, argumentacji. Tutaj na poziomie samorządu jest trudniej te millerowe gruszki na wierzbie obiecywać. Tak się składa, że po objęciu fotela prezesa Rady Ministrów przesłanie nowy kopacz. Sondaże w przypadku Platformy Obywatelskiej, sondaże popularności poprawiły się. Tak, to prawda. W niektórych przypadkach nawet Platforma prowadzi przed Prawem i Sprawiedliwością, gdzie nigdzie idzie, byłem, wszystko jedno. W każdym razie, czy te sondaże Platformy uspokajają, mobilizują, czy rozleniwiają? Przede wszystkim mobilizują, dlatego że to jest jednak efekt na pewno i sukcesu Donalda Tuska i zmiany na stanowisku premiera, czyli pewnej nowej odsłony. I z tym zawsze się wiążą nowe nadzieje. Myślę, że część tego elektoratu, który nas opuścił w ostatnich latach, co spowodowało przez jakiś czas prowadzenie PiS-u przed nami, teraz wraca i jakby odbudowuje nam poparcie. I to jest, wydaje mi się, jest tym i pewna prawidłowość, ale jest też ogromna szansa, którą widać po tym, jak nasi wyborcy zareagowali na expose pani premier Ewy Kopacz. Ono zostało bardzo dobrze przyjęte. Zostało nawet dobrze przyjęte przez krytykantów Platformy, takich stałych bym powiedział i wręcz mówiąc żartobliwie etatowych, jeśli chodzi o część komentatorów. I to jest dobry prognostyk, ale dla nas to jest mobilizacja, bo to są 3-4 sondaże, w których mamy przewagę dopiero. A więc musimy dać z siebie wszystko teraz w wyborach samorządowych, żeby ten trend utrwalić, bo ja zawsze powtarzam wszystkim moim kolegom, koleżankom, kolegom w Platformie, że 3-4 badania niczego jeszcze nie zmieniają, że potrzebny jest trend miesięczny, dwumiesięczny co najmniej, czyli cykl badań, w których będzie widać, że to jest trwała zmiana i dlatego musimy walczyć o to, żeby ta zmiana była trwała. No to będzie sondaż za miesiąc i kilka dni, taki już konkretny, policzalny, dobrze policzalny. Czyli bez wątpienia będzie też na pewno już jakimś efektem też działań samej kampanii samorządowej. Zwłaszcza na poziomie sejmików wojewódzkich, gdzie ten układ jest jakby odzwierciedleniem tego, co dzieje się przy wiejskiej. A propos wiejskiej, a propos sejmu. Nie wiem, czy pan poseł miał dzisiaj okazję zerknąć do prasy. Cytowaliśmy to Dziennik Gazeta Prawna. Dom zły, kobiety ofiarami ekonomii. Rośnie liczba osób dotkniętych przemocą domową. W znakomitej większości przypadków dotyczy to oczywiście kobiet. To jest przemoc tak psychiczna, jak i ekonomiczna. A tymczasem w Sejmie dyskusja nad konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet jak utknęła, tak
końca jej nie widać, czy cokolwiek w tej sprawie się wydarzy. Mam tu na myśli oczywiście możliwość tej konwencji przyjęcia. Jestem przekonany, że tak, ale bez wątpienia wymaga to przekonania jeszcze części na parlamentarzystów. I to nie mówię wyłącznie o jakichś, zresztą moim zdaniem mniejszej części konserwatystów samej Platformy, bo i tak, tacy są u nas, ale generalnie także wielu innych, podejrzewam, posłów, dlatego że upieranie się przy tym, że jest to konwencja szkodliwa ze względu na tą kulturową definicję płci w jednym czy dwóch miejscach, jest po prostu absurdem, tak? Z punktu widzenia jakby celów, jakie stawia ta konwencja przed sobą, jeśli chodzi o zmiany prawne. My oczywiście mamy dobre prawo, jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy domowej, ale nie przyjęcie tej konwencji byłoby bardzo złym sygnałem i dlatego też musimy zrobić wszystko, żeby ona została przyjęta i to przyjęta bez... jak powiem, bez ryzyka, że mogłoby się coś w Sejmie wydarzyć takiego, że ona by była przedmiotem dodatkowych i zupełnie moim zdaniem niepotrzebnych sporów. Wraca, panie pośle, temat budowy pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Na ten temat w tej sprawie do pana prezydenta napisała część rodzin. Natomiast ze strony Kancelarii Prezydenta, ze strony Stołecznego Ratusza pojawiają się takie informacje, które sugerują, że jest to możliwe, że taki pomnik powstanie w Warszawie, w miejscu reprezentacyjnym. Czy sądzi pan, że to się uda? Mam nadzieję, że się uda, chociaż ja osobiście uważam, że pomnik, bo nie tylko grob, ale właśnie pomnik pomorskowski jest piękny i oddaje cześć pamięci tym, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, ale jeśli już jest taka wola rodzin, to oczywiście myślę, że jest to możliwe do zrealizowania, tylko że obawiam się bardzo sporu, i to sporu czysto politycznego, o miejsce, czyli o krakowskie przedmieście, gdzie ze względu na historyczny trakt królewski taki pomnik współczesny nie powinien powstawać. No i obawiam się, że to bardzo może opóźnić samą dobrą wolę wszystkich stron. Mówię tu o władzach stołecznej miasta Warszawy, czy samym prezydencie Komorowskim. To tak na deser, to prawda? Panie pośle? Polacy będą pracować 6 dni w tygodniu? Szokujący pomysł Platformy Obywatelskiej? To jest przykład jakiejś bzdury, która się pojawiła. I to także słyszałem z przerażeniem u części dziennikarzy w komentarzach, że to jest niebezpieczne, jeśli by Platforma miała to zrobić. To wystarczy przeczytać ustawę. W tej ustawie jest powiedziane krótko. I to jest ustawa, tym się myśli o dobru pracownika, że jeśli nie będzie możliwości oddania wolnego dnia za pracę w sobotę, a tak jest często na przykład, jeśli pracownik dłużej choruje i się kończy okres rozliczeniowy, to mu przepada mu efekt tej pracy ciężkiej w sobotę, tak? Bo nie można już mu oddać tego dnia wolnego. To żeby pracodawca mógł mu wtedy zapłacić ekwiwalent finansowy za nadgodziny sobotnie. Bo nie można. Dzisiaj za niedzielę można wypłacić pieniądze, za sobotę nie można. Więc to jest poprawienie prawa i jak mówię, tylko w przypadku, gdyby nie było możliwości oddania tego w postaci dnia wolnego. Więc jest to jakieś przekłamanie, które oczywiście podnosi opozycja, ale to jest kompletna bzdura. Nie o tym jest ta ustawa. Dziękuję bardzo za rozmowę, za spotkanie. Poseł Rafał Grupiński. Przypomnijmy, typuje jutro w meczu ze Szkocją wynik 1-0 dla Polski. Ale możemy powiedzieć, że może pan żałować, panie pośle. W jednej z firm bukmacherskich tylko 22% graczy typowało sukces Polaków. Jedna tylko osoba. Jedna postawiła na wynik 2-0. Czyli tak, no, jak pan obstawiał. Tak jak pan. Ja 500 zł postawił tenże człowiek i wygrał 13 tysięcy złotych. W sieci pochwalił się nawet kuponem. No proszę. No to gratulować wiary w naszą drużynę. Poseł Rafał Grupiński, dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo. 7:32.